Obchodzimy 30-lecie Fundacji imienia arcybiskupa Jerzego Ablewicza. Bądźcie z nami w tym dniu i zobaczcie, jak wyglądały obchody. Pomysł powstał w 1993 roku. Był to pomysł świętej pamięci arcybiskupa Życińskiego, który chciał z jednej strony upamiętnić swojego poprzednika, nieżyjącego arcybiskupa Ablewicza, a z drugiej strony widział potrzebę pomocy dzieci i młodzieży, która no w latach 90. rzeczywiście tej pomocy materialnej ze strony Kościoła bardzo potrzebowała. Do 2015 roku stypendium było udzielane jeden raz w roku w wysokości 1000 zł. Od 2015 roku jest to systematyczne comiesięczne wpłaty. I z tego, co widzę, no to tak jak nawet dzisiaj mówili stypendyści, na kursy językowe w Polsce, za granicą, na podręczniki, na takie bardzo podstawowe rzeczy jak niekiedy ubrania, jak dojazdy do szkoły. To pochłania bardzo wiele, szczególnie właśnie dojazdy do szkoły. Jakie cele mogłyście zrealizować albo jakie plany? Kupienie podręczników i dojazd do szkoły. To też dojazd do szkoły, kupienie podręczników, jeszcze udało mi się nawet też kupić komputer, co mi bardzo pomogło, bo jestem na kierunku fotografii multimedia i też dużo robimy na różnych programach. Kiedy patrzy się na tych młodych stypendystów, którzy są częścią fundacji, a później wychodzą i rozwijają swoje pasje, studiują w Polsce i za granicą, dzielą się niekiedy z nami swoim doświadczeniem, to wówczas rzeczywiście te skrzydła nasze się rozwijają i możemy rzeczywiście być dumni z tego, co robimy. Msza święta, złożenie kwiatów przy grobie, rozdanie stypendiów i prezentacja książki. To był dzień pełen wrażeń, a miejmy nadzieję, że ta fundacja będzie obchodziła jeszcze nie jeden jubileusz.